Rozwijamy się dosyć mocno, nie tylko te grupy, które występują w centralnych rozgrywkach, czyli organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej, ale także te grupy młodsze. Podjęliśmy decyzję tutaj za zgodą zarządu naszego klubu, że koordynował pracę będzie tych grup najmłodszych pan trener Jarosław Krzyżanowski. Przede wszystkim jest to docenienie jego pracy. Jest tutaj u nas jako trener oczywiście, bo doceniając tutaj zasługi jego jako piłkarza, to są oczywiście niepodważalne. Natomiast jako trener jest od w zasadzie 8 miesięcy. Znakomicie się sprawdza w funkcji trenera grup juniorskich i teraz też wykorzystując jego doświadczenie, a także jego kwalifikacje, będziemy chcieli, żeby wspomagał tutaj te najmłodsze grupy szkolenia podstawowego. Pracuję tutaj od 8 miesięcy w klubie i nie przeczuwałem, że dostąpię takiego zaszczytu i że będę mógł być dumny z tego, że zostanę trenerem, koordynatorem grup młodszych od U7 do U11. Jest to zaszczyt. Na pewno jest to też gdzieś tam ogromne wyzwanie i czuję gdzieś też odpowiedzialność. Z tego miejsca chciałem też podziękować dyrektorowi Paluszkowi, że zaufał mi, że powierzył mi to stanowisko. Myślę, że nie zawiodę. No, ja chciałbym się realizować w ogóle w tej pracy. No, ja się czuję fantastycznie tutaj. Można powiedzieć, że wróciłem do domu. Ja tutaj zawsze gdzieś tam bardzo dobrze się czułem i praca, którą wykonuję, daje mi gdzieś tam dużo satysfakcji, dużo radości. Na pewno to jest gdzieś tam mocno odpowiedzialne stanowisko, mocno odpowiedzialna praca, ale tak mówię, praca tutaj przy tej infrastrukturze z bardzo odpowiedzialnymi i dobrze wyszkolonymi zawodnikami, no, sprawia ogromną przyjemność. Sam też chciałbym gdzieś tam, sam się też realizuję jako trener teraz, jako też trener koordynator, na pewno będę gdzieś tam starał się podnosić te wszystkie swoje kwalifikacje. Myślę też, że dużo sobie obiecuję też po współpracy z trenerem koordynatorem Lisem, który posiada gdzieś tam ogromną wiedzę i wierzę, że czas, który gdzieś tam będziemy spędzali, na pewno bardzo korzystnie wpłynie na moją osobę. Powiedział trener o tych pozytywnych emocjach, to ja muszę zadać to pytanie. Czy porównywalne to są emocje do bramki z Milanem, czy nie? Powiem tak. W momencie, kiedy pan dyrektor zaproponował mi objęcie funkcji w ogóle trenera koordynatora i pracę tutaj w ogóle w naszej akademii, no to czułem się po prostu bardzo dumny. Gdzieś tam odczuwałem ogromną dumę, że będę mógł pracować w tej naszej akademii. I wracając do tego pytania, wtedy też odczuwałem ogromną dumę, że udało mi się strzelić tą bramkę temu wielkiemu Milanowi. A jeszcze teraz, jak patrzę, porównując jeszcze gdzieś tam, bo ja wtedy byłem młodym chłopakiem, dzisiaj już jestem z perspektywy starszym, bardziej dojrzalszym człowiekiem, ale też myślę, cieszę się tak samo jak dzieci, które przychodzą tutaj do nas, te maluszki na te nasze obiekty, jak trenują, jak są zadowolone, to ja odczuwam taką samą radość, jak myślę dzieci, które zaczynają treningi w naszej akademii.